mi jest Państwa przywitać w imieniu swoim oraz organizatorów Festiwalu Kopernika. Z kwestii organizacyjnych wykład ten potrwa około godziny, później będzie czas na dyskusję. Później będziemy mieli 15-minutową przerwę i o godzinie 20:30 zapraszamy wszystkich Państwa na debatę kończącą festiwal. Zanim jednak to nastąpi, wystąpi dla nas profesor Krzysztof Meissner, fizyk-teoretyk, specjalizujący się w fizyce cząstek i oddziaływań elementarnych, także znakomity popularyzator nauki. Gdybyście Państwo mieli coś, o co warto zapytać, zapraszamy, będzie na to czas, a w międzyczasie nie będę już więcej przetrzymywał Państwa. Ja sam nazywam się Łukasz Lamża i będę również moderował debatę. Zapraszamy profesora Meissnera na scenę. Dziękuję bardzo za to zaproszenie księdzu Michałowi i wszystkim organizatorom. Bardzo się cieszę zawsze, kiedy mogę przyjechać do Krakowa. Otóż, proszę Państwa, tytułem całego festiwalu są emocje. Ja oczywiście emocje przeżywam różne, natomiast mam mniej o nich do powiedzenia, dlatego wybrałem jako tytuł swojego wykładu znaczenie interpretacji w fizyce. Chociaż o emocjach też coś powiem. Szczególnie o emocjach związanych z fizyką oczywiście. Otóż fizyka jako królowa nauk ścisłych z zewnątrz wydaje się być pozbawiona jakichkolwiek emocji, a zapis wszystkich praw w języku matematyki, tylko coś, co jest zapisane w języku matematyki, należy do fizyki, wydaje się, że uwalnia nas dodatkowo od potrzeby interpretacji, ponieważ równania, jakie są, każdy widzi, tak jak ten koń kilkaset lat temu w encyklopedii, ponieważ równania w cudzysłowie tłumaczą się same. Napisałem równanie, w zasadzie nic nie muszę więcej robić, bo każdy odczyta je tak samo. Przez interpretację rozumiem tu nie tylko sposób rozumienia równań, to znaczy, że zapis rozumiem i wiem, co one znaczą, również nie tylko zastosowanie ich do opisu rzeczywistości, ale także interpretacją może być narzucenie na równania i możliwe rozwiązania naszego obrazu rzeczywistości. I to wbrew pozorom się bardzo często dzieje, że przyjmujemy tylko takie równania i takie rozwiązania tych równań, które są zgodne z naszym założonym świadomie lub nieświadomie, explicite lub implicite, tym obrazem rzeczywistości. Ja pokażę przykłady tego w historii fizyki najnowszej i dawniejszej. Natomiast wtedy odrzucamy inne, albo równania, albo rozwiązania, jako nieistotne, czy wręcz uważamy je za niefizyczne. Dam takie przykłady z historii, w której coś odrzuconego potem się okazało, że tak naprawdę zgodnego z tym, co dzisiaj uważamy za właściwy obraz rzeczywistości. Natomiast fizyka nie jest tożsama z matematyką. To znaczy, używa jej języka oczywiście, ale nie jest tożsama. To znaczy, nie wszystkie równania matematyczne, jakie zapiszemy, są prawami fizyki. To bardzo ważne, że sposób rozumowania, sposób rozwoju matematyki polega na tym, że robimy pewne założenia, natomiast z tych założeń wyprowadzamy pewne twierdzenia. Jak już twierdzenia udowodnimy, to mówimy, wykonaliśmy naszą pracę, jest dobrze. Podczas kiedy fizyk zrobi założenia, potem musi wyprowadzić możliwe twierdzenia, następnie stworzyć słownik z tych twierdzeń na to, co powinien obserwować. Powiem o tym więcej, że fizyka obecnie operuje relacjami i obiektami, które są bezpośrednio nieobserwowalne. To jest zupełnie inny świat. Świat praw to jest świat zupełnie równoległy, który jest dla mnie ważniejszy nawet niż ten, który nas otacza. To jest tylko emanacja, to jest bardzo takie platońskie podejście, że mamy świat idealnych idei, natomiast to, co obserwujemy, jest jedynie emanacją tych idei. Przejściową, niedoskonałą. Natomiast świat idei jest doskonały, natomiast nie może być bezpośrednio obserwowany. Wymaga to pewnego wysiłku.
Także tak naprawdę w XX wieku fizyka przeszła od Arystotelesa, od tego, co istnieje, jest najważniejsze, do Platona. Mianowicie, że idee są najważniejsze, natomiast ich emanacje są wtórne. Tak jest teraz w fizyce, tak się rozwija fizyka. Otóż nie wszystkie równania, które napiszemy, które w matematyce są akceptowalne, mają równy status innym równaniom, możemy uznać za równania, za prawa fizyki, za coś, co cokolwiek opisuje w ramach fizyki. I również nie wszystkie rozwiązania równań, jakie możemy wyprowadzić, są równaniami rzeczywiście realizowanymi w naszym świecie. Pewne są, inne nie są. To jest ta różnica między matematyką i fizyką. W związku z tym fizyk na końcu, jak już stworzy ten słownik, musi wyjść na zewnątrz i powiedzieć, no cudowną teorię stworzyłem, nawet słownik stworzyłem, natomiast nic się nie zgadza. W związku z tym, i to jest 99, dowolna liczba dziewiątek, prawda, zależy od klasy fizyka, ile jest tych dziewiątek, procent idzie do kosza na śmieci. To zawsze się mówi, że to najbardziej użyteczne narzędzie dla fizyka teoretyka to jest kosz na śmieci. Tam ląduje zdecydowana większość pomysłów. I wtedy wraca do punktu pierwszego i zaczynamy od początku. Tak rozwija się obecnie fizyka, ale to powiemy sobie jeszcze trochę później. Więc taka interpretacja, o której mówimy, jest konieczna de facto, ponieważ równanie nie jest wszystkim, co możemy powiedzieć. Musimy powiedzieć, dlaczego to równanie, a nie inne i dlaczego w tym równaniu to rozwiązanie jest realizowane, a inne nie. Czy to jest po prostu warunki początkowe, czy jest jakaś głębsza przyczyna. Więc taka interpretacja, która jest konieczna, ona z jednej strony niesie ze sobą ryzyko. Mianowicie skieruje nasze myślenie na błędne tory, jeżeli nasza interpretacja jest błędna. I podam przykłady, rzeczywiste przykłady z historii fizyki, szczególnie w XX wieku. Ale z drugiej strony konieczność interpretacji rozwija naszą wyobraźnię. Ponieważ równanie to jest jedna rzecz, a zastosowanie tego równania, przetłumaczenie go na rzeczywistość, to jest druga rzecz. Poza tym równanie, jeżeli zapiszemy równanie, to ono na ogół niesie ze sobą zdecydowanie głębszą rzeczywistość niż to, co spowodowało, że to równanie w ogóle napisaliśmy. Tu klasycznym przykładem są równania Einsteina, który je napisał, o tym też będę jeszcze mówił, i napisał te równania z powodu pewnej symetrii, którą omówimy sobie, natomiast on nie wiedział, że w tych równaniach są fale grawitacyjne, rozszerzanie się wszechświata, akrecja na czarne dziury. No, czegoś tego nie wiedział, więc równania przerosły swojego twórcę. I to tak jest teraz najczęściej. Zaraz powiemy sobie o tym, dlaczego. Otóż w związku z tym w historii fizyki jest zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ konieczności interpretacji równań, o którym dzisiaj omówimy. Otóż matematyka jest językiem fizyki. To jest stwierdzenie bardzo znane, zawsze używane. I to zdanie mówi, że jeżeli mamy jakąś ideę, to myśl czy pomysł opisu zjawiska, ale nie potrafimy przetłumaczyć tej idei na język wzorów, na język matematyki, to nie jest to fizyka. To jest luźna idea i dopóki tego nie zrobimy, nie możemy tego nazywać fizyką. Fizyka jest wtedy, kiedy przetłumaczymy to na język wzorów, na język, no, na końcu liczb, i dopiero wtedy możemy mówić, tak, to zaczęła być idea fizyczna. W związku z tym zdecydowana większość rzeczywistości, nie wiem, mój zachwyt nad zachodem słońca nad morzem, czy on może być przetłumaczony na równania? Nie wiem. Osobiście spodziewam się, że nie. I wtedy to nigdy do fizyki należeć nie będzie. Ale oczywiście są fundamentaliści w fizyce, którzy twierdzą, że wszystko się da przetłumaczyć na liczby. Stan moich neuronów, czy czegoś takiego, że się na przykład chcę napić wody skądinąd, to, że wszystko jest w moich neuronach i w związku z tym tutaj nie ma o czym rozmawiać. Jakbym umiał napisać równania i umiał je rozwiązać, to moje zachowanie byłoby w całości przewidywalne. Ale to do tego jeszcze wrócimy. Taka pierwsza myśl, mimo że nie jest jeszcze fizyką, bo nie jest jeszcze przetłumaczona na liczby, jest w zasadzie zawsze konieczna. Znaczy zaczyna się od wyobraźni, zaczyna się od pewnej myśli,
I ta myśl oczywiście musi paść na przygotowany grunt. To znaczy, to nie jest tak, że nic nie wiem, nagle budzę się rano i po prostu napisałem równania Einsteina. Tak się nie dzieje. Znaczy, to musi być te, zawsze mówię, 10 tysięcy godzin, jak się nad czymś spędzi, to człowiek zaczyna mieć jako taką kontrolę nad przedmiotem. Bez tego w zasadzie nie ma szans. I dopiero jak się spędzi 10 tysięcy godzin, to albo myśl przyjdzie, albo myśl nie przyjdzie. No niestety w życiu trzeba mieć szczęście. I potem, jeżeli już nam się to uda, znaczy mieliśmy tę myśl, przetłumaczyliśmy ją na równania, stworzyliśmy teorię i ta teoria ma jakiś związek z rzeczywistością, to najczęściej się okazuje, że one opisują radykalnie więcej niż to, co było potrzebne nam, żebyśmy to równanie napisali. Mieliśmy, bardzo często to jest tak, że mamy jakąś bladą ideę czegoś, jakiś przebłysk wskazówki, napiszemy jakieś równanie, po czym jak zaczynamy się nad nim zastanawiać, to albo jest, albo nie jest to początkowa ten impuls, natomiast może być w tym dużo, dużo więcej. Jak mówiłem, klasycznym przykładem są równania Einsteina, który napisał równania, nie wiedząc, że one zawierają to całe bogactwo obserwacji grawitacyjnych, do dzisiaj w zasadzie niewyczerpanych. W związku z tym on, tworząc to równanie, nie wiedział o tym. I teraz podkreślmy to, że zanim przytoczę te przykłady z historii fizyki, chciałbym podkreślić zmianę drogi, jaką przeszła fizyka w XX wieku. Bardzo, bardzo fundamentalną zmianę drogi, o czym się rzadko mówi w szkole. Otóż do końca XIX wieku fizyka w zasadzie starała się opisać obserwacje, znaczy gromadziła coraz więcej obserwacji, coraz więcej. W końcu ktoś zauważał, że powiedzmy, jak się weźmie opornik i baterię, to jak się wychyli woltomierz, to amperomierz się wychyla proporcjonalnie do woltomierza. Jak tu jest 1, to tu jest 2, jak tu jest 2, to tu jest 4 i formułuje prawo Ohma. I tak mniej więcej takie, jak jakieś zjawisko było zawsze przed następnym zjawiskiem, to ono pewnie było przyczyną tego zjawiska. No to trzeba było zbadać, jaka to przyczyna i sformułować to w języku matematyki. Więc to była, formułowanie praw służyło opisowi obserwacji, które już wykonano. Poza kilkoma przypadkami geniuszy takich jak Kopernik, czy Galileusz, czy Newton, czy Maxwell, którzy już tworzyli prawa, mimo że one bezpośrednio z obserwacji nie wynikały. Tak jak genialny pomysł Newtona, że oddziaływanie ciał grawitacyjny jest jak jeden na odległość do kwadratu na podstawie praw Keplera. Otóż te prawa miały tylko służyć opisowi obserwacji, to znaczy ilościowemu opisowi obserwacji i przewidywaniu, że jeżeli wystąpiło jakieś zjawisko, to wystąpi jakieś inne zjawisko. Natomiast w XX wieku sytuacja się radykalnie zmieniła. Głównie za sprawą Einsteina, który to bardzo podkreślał. Mianowicie on wprowadził jako zasadę, że najpierw postulujemy jakieś prawo. Czystą myślą. Po prostu postuluje, że takie równanie, taka symetria ma być i już. Na razie nie pytam w ogóle o obserwacje. Postuluję. To prawo powinno być nie tak wzięte kompletnie z kapelusza, tylko powinno mieć jakąś symetrię, jakąś własność szczególną. To jest to, co Einstein wymagał. I teraz, jak już stworzymy, o symetrii sobie zaraz powiemy, co rozumiemy pod słowem symetria w fizyce, ponieważ nie jest to potoczne rozumienie tego słowa. Otóż jeżeli stworzymy teorię matematyczną, zapisaną we wzorach, zgodną z tą symetrią, to wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak przetłumaczyć te byty, które występują w tych wzorach, na to, co powinniśmy obserwować. Ten słownik wcale nie jest oczywisty i w wielu przypadkach do dzisiaj go nie mamy. W sytuacjach teorii, które sprawdzają się w pewnych sytuacjach, na przykład chromodynamika kwantowa. Następnie wychodzimy na zewnątrz i sprawdzamy, czy ta nasza teoria już ze słownikiem, który stworzyliśmy, odpowiada rzeczywistości. Czy też nie. I oczywiście, jak mówiłem, ten drugi przypadek, no to jest 99, i tam parę dziewiątek procent propozycji, to nie odpowiada rzeczywistości. I w związku z tym wracamy do punktu 1. Proponujemy jakąś symetrię, rozwijamy teorię, słownik, wychodzimy, znowu totalna porażka. I tak dalej.
Landau powiedział, że dobry fizyk to jest taki, który w życiu napisał jedną dobrą pracę. To jest miara sukcesu w fizyce teoretycznej. W życiu napisać jedną dobrą pracę. On napisał dwie, Einstein pięć. Otóż tak powstały te dwie największe teorie XX wieku, mianowicie ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. One powstały z czystej myśli. To nie była zbieranie obserwacji. Einstein nie obserwował miliona sadów z miliardem jabłek spadających i potem siadł i napisał teorię względności. Nie, on siadł nad kartką czystą i napisał, napisał swoje równania, o czym za chwilę powiemy, korzystając z pewnej symetrii. Otóż ja jestem przekonany, że gdyby nie te czyste myśli geniuszy z jednej strony Einsteina, z drugiej strony Schrödingera, Heisenberga, Jordana, Pauliego, Diraca, do dzisiaj te teorie by nie powstały. Znaczy moglibyśmy mieć dowolnie dużo obserwacji zgromadzonych i byśmy nie napisali tych teorii. One są tak różne od tego, co było przedtem, że one po prostu musiały powstać z czystej myśli, a nie zgromadzenia obserwacji i zapisywania coraz istotniejszego tych obserwacji. I warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza w fizyce słowo symetria. Otóż potoczne znaczenie, że na przykład lewa strona jest taka sama jak prawa i przyłożymy są identyczne, albo związek między odbiciem w lustrze a przedmiotem, które to odbicie wywołuje, odgrywa istotną rolę w fizyce, rzeczywiście. Jednak ku ogromnemu zaskoczeniu fizyków ponad 50 lat temu stwierdzono, że odbicie przestrzenne, czyli tak lewo-prawo, nie jest ścisłą symetrią w fizyce. Że fizyka wyróżnia stronę lewą w stosunku do strony prawej. Oczywiście lewe i prawe jest tutaj dowolnie przyjęte, ale w każdym razie nie ma tej symetrii. Po drugie, w mikroświecie, o ile film zrobiony tutaj, jakbym upuścił tę szklankę i ona się rozbija, no to w oczywisty sposób wiemy, w którą stronę puścić film, żeby on odpowiadał rzeczywistej sytuacji, to w mikroświecie było przekonanie, że czy ja puszczę film w tę stronę, czy z powrotem, ja nie jestem w stanie odróżnić tego filmu. Że w makroświecie to odróżnienie wynika z liczby stanów, które realizują. Znaczy rozbita szklanka może być na bardzo, bardzo wiele sposobów, a złożona no, w jeden. To powoduje wzrost entropii, czyli kierunek strzałki czasu. To w mikroświecie takiego kierunku nie ma. Że puszczony film w jedną stronę i w drugą stronę, ja nie jestem w stanie odróżnić tych dwóch filmów. Takie było przekonanie. Nie jest to prawda. Znaczy istnieje również w fizyce różnica między czasem płynącym w jedną stronę, a czasem płynącym w drugą stronę. I one są niesłychanie słabo łamane, te symetria, powiedzmy lewo-prawo i symetria czas w jedną, czas w drugą, ale obie są łamane. I to było wielkie zaskoczenie w fizyce ponad 50 lat temu, kiedy to stwierdzono. Tylko oddziaływania słabe łamią obie symetrie, a nie elektromagnetyczne, czyli takie, które tak naprawdę decydują o własnościach wszystkiego, co nas otacza, ani silne, które powodują związanie protonów i neutronów. One nie mają ani jednego, oni nie łamią ani jednej, ani drugiej symetrii. Oddziaływania słabe łamią, czyli to jest związane z neutrinami. I niesie to istotną konsekwencję dla konstrukcji teorii cząstek elementarnych, że te symetrie są łamane, ale nie znamy prawa, które by powodowało, że to łamanie jest konieczne. Czyli nie wiemy, dlaczego ono występuje, ale występuje i jest bardzo ważne. Drugi rodzaj symetrii to jest symetria względem przesunięć. Ona odgrywa bardzo ważną rolę, o czym za chwilę powiem. Chodzi tu o dowolne przesunięcia w czasie. To znaczy, jeżeli stwierdzimy, że eksperyment wykonany w laboratorium teraz i powiedzmy za godzinę powinien dać ten sam wynik w tych samych warunkach, to jest symetria względem przesunięć w czasie. No mówimy, dlaczego miałby dać różny wynik, prawda, jak to jest to samo laboratorium, tylko godzinę później. Oczywiście są procesy w fizyce, które łamią tę symetrię, na przykład rozszerzanie się wszechświata. Za godzinę odległość nasza do, może nie do Andromedy, bo to nie zależy od rozszerzania się wszechświata, ale do jakiejś odległej gromady galaktyk będzie nieco większa. Tylko to nieco, no to jest tak dramatycznie małe i tak nieistotne, że tego nie jestem w stanie zmierzyć. Więc nie ma do końca symetrii przesunięć w czasie, ale dla wszelkich praktycznych celów jest.
Więc można powiedzieć, no to jest oczywista symetria. No jeżeli nic się nie zmieniło, no to robię godzinę później. No to jak gdyby to zależało, to nie byłoby sensu pisać prac z fizyki, bo ja bym musiał powiedzieć, wykonałem to o 12.24, 53 sekundy. Jak ktoś wykonał 13.11, no to by dostał inny wynik, więc po co mam w ogóle pisać o moim wyniku? No? Więc to jest oczywiste, że my to... Poza tym codziennie, jak się budzimy, no nalewamy sobie wodę w ten sam sposób, licząc, że prawa fizyki się nie zmieniły. Prawda? Drugą taką to jest przesunięcie w przestrzeni. Znaczy, jeżeli mamy laboratorium tu i 100 metrów dalej, to w tych samych warunkach powinno dać ten sam wynik. No, dość oczywista konstatacja. Jeżeli jest w tych samych warunkach, znaczy jeżeli nie, jedno nie jest na dole góry, a drugie na górze góry, no bo wtedy no, nie muszą dawać takiego samego wyniku. Prawda? I również, jeżeli laboratorium jest ustawione tak lub obrócimy, no, od kąta obrotu też nie powinno nic zależeć. Te trzy symetrie wydaje się oczywiste. One prowadzą przez twierdzenie pani Emmy Noether, udowodnione mniej więcej 100 lat temu, do niezwykle głębokich praw zachowania. To znaczy, jeżeli stwierdzimy, że nic nie zależy od czasu, kiedy wykonuje doświadczenie, czyli jest symetria przesunięć w czasie, to stąd można wyprowadzić ściśle zasadę zachowania energii. Ściśle, znaczy to jest jedno, jest równe drugiemu. Przesunięcie odpowiada ściśle zasadzie zachowania pędu. Jeżeli stwierdzimy, że nic nie zależy od tego, gdzie wykonuje doświadczenie, to musi być pęd zachowany. A obroty, zasada zachowania momentu pędu. Więc przetłumaczymy coś, co jest, no, wydaje się oczywiste. Dlatego jak przychodzą na wydział fizyki ludzie, którzy twierdzą, że skonstruowali perpetuum mobile, tylko że energia, którą dostają, jest tak mała, że jest niemierzalna na razie, ale gdybyśmy zmierzyli, to by zawsze dawało tam 1 milionową dżula więcej, niż się wkłada w jakiś system trybów czy cokolwiek. No więc ja się pytam, czy jutro też będzie dawało 1 milionową dżula? No też. I pojutrze też. No zawsze daje 1 milion. Ja mówię, to ja już w to nie wierzę. Bo jeżeli mamy symetrię przesunięć w czasie, to energia musi być zachowana. Niezależnie od tego, jak pan zrobi tryby czy cokolwiek. No i wtedy się na ogół kończy rozmowa. To jest bardzo prosty argument, ale niesłychanie ścisły, że ja nic nie oszukuję. Absolutnie tak jest. Jest zasada zachowania energii, jeżeli mamy symetrię przesunięć w czasie. Natomiast oczywiście każdy mówi, że tak, że zawsze to daje jedną, bo jakbyś powiedział, że to tylko dzisiaj raz dało, no to słabe perpetuum mobile. Dobrze. Otóż to jest ten drugi rodzaj symetrii, symetria przesunięć w czasie. I ten trzeci, który jest de facto obecnie w fizyce najważniejszy, to zbliża nas do tematu wykładu, mianowicie do problemu interpretacji. Symetrie tego typu to są symetrie, których w ogóle nie widać w obserwowanym świecie. Po prostu ich nie ma. Znaczy ich nie można, obserwując dowolnie długo świat, ich nie ma. Nie można ich zauważyć. Natomiast jeżeli chcę opisywać położenie tej szklanki na stole, no to wprowadzę trzy współrzędne, jakieś tam liczby, dobrze. Natomiast symetria, o której mówię, to jest symetria, że ja wprowadzam dodatkową zmienną. Nie długość, nie x, y, z czy cokolwiek, dodatkową zmienną, której tutaj nie widać. Nazwijmy ją U. Kompletnie ona jest niezwiązana z tym, co obserwuję. W taki sposób ją wprowadzam, że położenie tej szklanki nie zależy od U. Dobrze. Więc wydaje się to działalność lekko nonsensowna, prawda? Skoro mam szklankę i potrafię ją opisać trzema współrzędnymi x, y, z, to ja się upieram, żeby dodać U, ale jej położenie od U nie zależy. No, lekkie szaleństwo. Ale w tym szaleństwie jest metoda. Mianowicie okazuje się, że dla najważniejszych teorii w fizyce, czyli ogólnej teorii względności, elektrodynamiki, to teorii cząstek elementarnych całej, którą sprawdzamy, prawda, w CERN-ie, w LHC. Otóż te teorie, w ogóle wprowadzenie tego symbolicznego U, czyli czegoś, od czego obserwacje nie zależą, jest konieczne, żeby w ogóle teorię sformułować. Znaczy nie umiemy sformułować teorii bez tego U. To wygląda dziwnie, ale tak jest. Co więcej, szukając takiego sformułowania, czyli dodajemy U i szukamy takiego sformułowania, żeby
obserwacje od uniezależały. Dobrze. Okazuje się dodatkowo niezwykle cenne, że my narzucamy tą niezmienniczość ze względu na to U. Mianowicie, że istnieje bardzo ograniczony zbiór teorii, które rzeczywiście mówią, że obserwacje nie będą zależały od U. Bardzo, bardzo wąski i ograniczony. I to sformułowanie, w którym wprowadzamy U, a następnie pytamy o to, kiedy od U nic nie zależy, wymusza pewne własności, obserwowane własności, które na pierwszy rzut oka z czysto obserwacyjnego punktu widzenia wyglądają na przypadkowe. Znaczy obserwujemy coś i mówimy, no dobrze, no tak jest, bo tak jest, no tak stworzony został świat. Natomiast jeżeli zaczynamy szukać teorii, które mają U, a ta obserwacja od U nie zależy, to ta własność jest konieczna, a nie przypadkowa. Znaczy nie można stworzyć teorii, w której to by było inne. Na przykład do takiej własności na przykład należy fundamentalny fakt, że foton, prawda, otaczające nas fotony, jest bezmasowy, że on nie ma masy, czyli porusza się z prędkością światła, prawda, jak każda bezmasowa cząstka. Otóż tak można by powiedzieć, no to jest fakt przypadkowy, być może ma jakąś tam masę 10 do minus 21 elektronowolta, ale jeszcze nie wykryliśmy, nie wiemy dlaczego ta masa jest taka mała albo zero. Otóż jak sformułujemy elektrodynamikę klasyczną Maxwella, okazuje się, że ona korzysta z pojęcia tego U i jak to pojęcie U istnieje, a teoria ma od U nie zależeć, foton musi być bezmasowy. I to zaczyna być konieczna własność fotonu, a nie przypadkowa. I tak się dzieje z bardzo wieloma teoriami, na przykład teorią cząstek elementarnych. Że nakładamy, i w związku z tym taka grupa symetrii świata cząstek elementarnych, czyli taka grupa, która opisuje wszystko, co wiemy o cząstkach elementarnych od początku istnienia akceleratorów, wszystkich badań, z czym się wszystko, co do tej pory wiemy, zgadza i nie ma żadnych odstępstw na razie, mimo budowania coraz większych akceleratorów, jest oparte o grupę, no powiem ją, SU3 razy SU2 razy U1. To jest symetria świata, ale to jest taka symetria, że nic w świecie od tej grupy nie zależy. Ale formułujemy ją w taki sposób, że musi ona tam być. Jest to dziwna konstrukcja, ale no tak funkcjonuje fizyka. Ale znowu byśmy tego w żaden sposób nie wymyślili, gdybyśmy obserwowali świat. Bo w obserwowanym świecie tego U nie ma. Więc byśmy po prostu stwierdzili, no dobrze, no jest tak, no dobrze, coś mierzymy. Nigdy byśmy tego nie wymyślili, dopiero trzeba było siąść nad czystą kartką, wymyślić to U, zaproponować wiele możliwych symetrii U, z czego żadna się nie zgodziła oprócz tej. Ta opisuje świat i to fantastycznie z możliwą dokładnością, jaką mamy. I takie podejście stosował konsekwentnie Einstein. W jego ogólnej teorii względności to symboliczne U, o którym mówimy, które też założył, że istnieje, to jest tak zwaną symetrią dyfeomorfizmów, czyli zmiany układu odniesienia. I on, próbując zapisać teorię, która nie zależy od tegoż U, czyli wyboru układu odniesienia, napotkał na ogromny problem, jak taką teorię matematycznie zapisać. Znaczy wprowadzić to U, ale jednocześnie, żeby nic od tego U nie zależało. I na szczęście, mniej więcej 50 lat przed Einsteinem, żył jeden z największych, jeśli nie największy, geniusz matematyczny ery nowożytnej, mianowicie Bernhard Riemann. To był niebywały geniusz i on zmarł, nie mając nawet 40 lat, natomiast stworzył podwaliny pod kilka ogromnych gałęzi matematyki późniejszych. W tym również sformułował stworzył cały formalizm niezależności od tego U. 50 lat. A oczywiście pomysł fizyczny należy w całości do Einsteina. To bez absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast formalizm matematyczny należy do Riemanna, którego użył Einstein. Jestem skłonny przypuszczać, że gdyby nie Riemann, do dzisiaj mogłoby nie być teorii Einsteina, ponieważ to jest naprawdę bardzo nietrywialny formalizm, który stworzył Riemann. I ta jedną z tych gałęzi, które stworzył Riemann, jest właśnie geometria różniczkowa i te idee, i korzystał z tego formalizmu i idei Riemanna Einstein, formułując w listopadzie 1915 roku, napisał swoje słynne równania, korzystając z formalizmu
Riemanna i zasady, że nic od U nie zależy. On napisał te równania. To są najpiękniejsze równania, jakie znam w fizyce. No to są ekstatycznie piękne równania, tylko trzeba niestety trochę znać geometrię różniczkową, żeby to piękno rzuciło człowieka na kolana. I piękno ich między innymi polega na tym, że ze względu na żądanie tej symetrii są one praktycznie jednoznaczne, te równania. Znaczy nic w nich nie można ani dodać, ani skreślić. Bo to żądanie niezależności od U jest niebywale ograniczające. To w zasadzie nic tam nie można dodać. Einstein pisał kilka razy te równania. Pisał co tydzień w zasadzie, w tym listopadzie wypuszczał nową pracę. Cały czas błędne, ponieważ okazywało się, że nie ma tej niezależności od U. Napisał już coś, ale nie do końca. Wreszcie 25 listopada napisał właściwe równanie. To są te równania, które do dzisiaj opisują wszystko, co wiemy o grawitacji. Otóż Einstein oczywiście nie wiedział wszystkiego, co my wiemy o grawitacji. Napisał te równania, bo zażądał niezależności od U. To warto to podkreślić. To jest czysto teoretyczna myśl, która stworzyła teorię ogólną teorię względności Einsteina. I on nie napisał ich, dlatego że chciał opisać to spadanie tych jabłek, czy obrót planet, czy cokolwiek, tylko napisał je, bo uważał, że symetria względem U jest symetrią świata. Dlatego napisał te równania. I stąd równania opisują zjawiska, o których mówiłem, no fale grawitacyjne, akrecja na czarne dziury, rozszerzanie się wszechświata w same czarne dziury. On nie miał pojęcia o istnieniu czarnych dziur, pisząc te równania. Prawda? One wynikały z symetrii, a nie z chęci opisu czarnych dziur, których nikt wtedy jeszcze nie widział, ani nie przypuszczał, że istnieją. I w tym sensie te równania przerastają swojego twórcę. Znaczy on z jakichś pomysłu symetrii pisze równania, po czym okazuje się, że w tych równaniach jest niebywałe bogactwo, które nie było tam włożone przez twórcę, bo on włożył symetrię, a nie te opisy. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że tak się rozwija teoria w XX wieku do dzisiaj, że się rozwija na podstawie najpierw teoria, a dopiero potem przewidywanie obserwacji, które oczywiście odrzuca, bo niektóre symetrie U, czy większość, czy zdecydowana większość, czy prawie wszystkie, no nadają się w to miejsce, o którym mówiłem poprzednio. I z własnego doświadczenia na przykład wiem, już ponad 30 lat tam przyglądam się teorii Einsteina i rozwiązywałem w wielu szczególnych przypadkach, no różne rzeczy z tą symetrią, z tymi równaniami robiłem i wydawało mi się, że coś rozumiem, ale po kilku kolejnych latach okazywało się, że moje przekonanie było, delikatnie mówiąc, na wyrost. I dochodziłem do kolejnej warstwy i tak cały czas. I proces ten trwa do dzisiaj z równaniami Einsteina. I choć znowu wydaje mi się, że coś rozumiem, to sytuacja może przypominać drogę do nieskończoności. Znaczy niezależnie jak długo przeszedłeś, jesteś równie daleko od celu. Tak się to wydaje z naprawdę głębokimi równaniami. I teraz jednym z tych przewidywanych przez teorię Einsteina zjawisk było rozszerzanie się wszechświata. I to dotyka bezpośrednio problemu interpretacji równań. Jak się okazuje, często błędnego preferowania pewnych rozwiązań względem innych, czy też uważania równań czy rozwiązań za niefizyczne, takich, które potem okazały się właściwe. I otóż to rozszerzanie się wszechświata bardzo jest dotknięte tą przywarą, że ktoś, kto je rozwiązuje, ma pewien obraz wszechświata, czy on się powinien rozszerzać, czy nie, czy coraz szybciej, czy coraz wolniej. I rozwiązania, które pasują do obrazu, on akceptuje, a rozwiązania, które nie pasują do obrazu, uważa za niefizyczne. To jest bardzo częsty proces. Przy okazji warto powiedzieć, co to jest rozszerzanie się wszechświata. Mianowicie rozszerzanie się wszechświata sugeruje, i bardzo wiele osób myśli, że to tak wygląda, że cały wszechświat jest spakowany do granatu, tak? Po czym granat wybucha i to jest wielki wybuch. No to jest kompletnie fałszywe wyobrażenie wielkiego wybuchu. Po pierwsze, nie ma żadnego granatu, ponieważ taki granat by oznaczał, że ktoś jest w środku wybuchu, a ktoś jest na brzegu wybuchu i ktoś się rozszerza, nie wiem, w pustą przestrzeń albo coś takiego, jest w fali uderzeniowej, a inny sobie siedzi w środku. To jest kompletnie fałszywe wyobrażenie. Należy sobie wyobrażać
albo na przykład taką gigantyczną, no całe miliardy lat świetlnych gumę, a my jesteśmy mrówkami i siedzimy przyczepieni do swojego miejsca na gumie, nigdzie się nie ruszamy, tak? No, po czym ktoś zaczyna rozciągać gumę. No, nikt nie jest w środku rozciągania gumy, bo ona jest w ogóle poza horyzontem. Każdy siedzi na swoim miejscu, mówi, ja nic nie robię, a koleżanki się oddalają. Ale każda twierdzi to samo. No, ja nic nie robię, a wszyscy się ode mnie oddalają. To jest dużo, no, przeniesiony do powiedzmy trzech wymiarów ten obraz. Jest właściwym, no, dużo bliższym temu, czym jest rozszerzenie się wszechświata, a nie wybuch granatu. To jest kompletnie fałszywy. Wybuch granatu jest kompletnie fałszywy. Albo to jeszcze sugeruje, że jest, być może jest gdzieś granica, że ktoś za to ciągnie. No to weźmy mrówki na balonie. Jeżeli mrówki, załóżmy, że są płaszczakami, nie mają poczucia trzeciego wymiaru. Mają tylko dwa wymiary. Są przyczepione i one widzą tylko balon. I ktoś, znaczy balon zaczyna się rozszerzać. No więc wtedy każda mówi, nic nie robię, jestem przyczepiona do mojego kawałka gumy, wszystkie się oddalają, żadna nie jest na brzegu, a wszechświat jeszcze może być do tego skończony. Prawda? Jest nieograniczony, bo nie ma granicy, a skończony, bo można by go teoretycznie obejść naokoło. To jest i przeniesiony znowu ta sfera do trzech wymiarów, że nie jesteśmy płaszczakami, tylko jesteśmy trójwymiarowymi obiektami, może być jakimś obrazem rzeczywistości. I wtedy nikt nie twierdzi, że jest na brzegu rozszerzania i nikt nie twierdzi, że jest w środku. Każdy jest w środku i nigdzie nie ma brzegu. Otóż to jest taka uwaga na marginesie a propos rozszerzania wszechświata. Otóż Einstein po napisaniu swoich równań od razu zauważył, że mogą opisywać one wszechświat jako całość. Czyli cały ten balon mogą opisywać w tej analogii, co nie jest możliwe w teorii grawitacji Newtona. Teoria grawitacji Newtona dotyczy lokalnego zachowania się obiektów grawitacyjnych. Czyli podrzucam sobie kamień, on mi wraca do ręki. Planeta wokół Słońca. Ale już wszystkie układy słoneczne w całym Wszechświecie już przez teorię newtonowską nie mogą być opisane. To jest ważne stwierdzenie. A w teorii Einsteina mogą. I teraz ta teoria Newtona, która jak wiemy teraz opisuje w sposób przybliżony, a koncepcyjnie zupełnie błędny grawitację, z teorii Newtona grawitacji nie zostało nic, oprócz równań, które są, bardzo dobrze opisują, prawda? Ja zawsze mówię, że gdyby murarz budując dom musiał obliczać symbole Christoffela i lokalną krzywiznę czasoprzestrzeni, żeby następną cegłę położyć, no to byśmy jeszcze w ziemi mieszkali. Na szczęście nie musi, bo newtonowska teoria jest na tyle dokładna przy słabej grawitacji, która nas otacza, że można sobie po prostu pion wystawić i położyć następną cegłę. Ale w pobliżu czarnej dziury już to kładzenie cegieł już by nie było takie proste, już murarz musiałby być nieźle wykształcony. Otóż on zauważył, że te jego oryginalne równania z 1915 roku, one opisują jedynie wszechświat dynamiczny, to znaczy albo rozszerzający się, albo kurczący. Nie ma innych rozwiązań jego oryginalnych równań. I teraz, od ponad 2000 lat panował pogląd, że wszechświat jest statyczny, prawda, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje. Otóż on, mimo swojej odwagi intelektualnej, prawda, którą wykazywał w bardzo wielu przypadkach innych, stwierdził, że tak nie może być, że jego równania mają jakiś błąd, skoro opisują wszechświat dynamiczny, a nie statyczny. W związku z tym, w cudzysłowie, poprawił swoje równania przez jeden jedyny wyraz, który można jeszcze było do nich dodać, mianowicie tak zwaną stałą kosmologiczną. I dodał je. Ona musiała być bardzo, bardzo precyzyjna i to a posteriori teraz wydaje się zdumiewające, że Einstein to zrobił. Mianowicie, po pierwsze stała kosmologiczna, którą musiał dodać, żeby ten wszechświat był statyczny, musiała być niezwykle precyzyjnie ustalona. Jakakolwiek odejście od tej stałej powodowałoby, że znowu nadal się rozszerzał lub kurczył. Więc to niby nie rozwiązywało problemu. Po drugie, w XIX wieku pojawił się wcześniej wspomniany przez Keplera tak zwany paradoks Olbersa, to znaczy pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno? Otóż to oczywista odpowiedź, że Słońce jest z drugiej strony Ziemi, jest co najmniej niekompletna. Znaczy to nie jest de facto odpowiedź. Dlatego, że
Gdyby wszechświat był statyczny, jak założył Einstein, i zawsze było to zakładane, to w nocy byłoby równie jasno jak w dzień. Można to łatwo pokazać, że odległe gwiazdy, które byłyby zanurzone jak rodzynki w cieście, co prawda daleka gwiazda daje mniej światła, ale jest ich bardzo dużo. I można pokazać, że każda warstwa daje tyle samo światła, co poprzednia. I w związku z tym, czy Słońce jest z tej strony, czy z tamtej strony, to nie ma żadnego znaczenia, bo mamy bardzo, bardzo wiele warstw, które nam dają światło, więc to nie ma znaczenia żadnego. Po drugie, jeżeli, jak się często zakładało, wszechświat jest nieskończony, to byłoby nieskończenie jasno. I to byłoby już trochę przykre. Otóż w tym sensie ciemność w nocy jest dowodem na rozszerzanie się wszechświata. To warto o tym pamiętać, wychodząc w nocy na spacer, że oto mamy dowód na rozszerzanie się wszechświata. Można łatwo pokazać, dlaczego rozszerzający się wszechświat unika tego problemu, że dalekie gwiazdy dają tyle samo. Po pierwsze jest przesunięcie ku czerwieni oddalających się gwiazd, a po drugie mamy horyzont, spoza którego już nic do nas nie dociera. W związku z tym Słońce jako gwiazda najbliższa, a wszystkie inne dają coraz mniej, jest z tego punktu widzenia najważniejszym źródłem, tak naprawdę źródłem niskiej entropii, a nie energii, ale to może sobie omówimy, że Słońce nie daje nam energii, tylko daje nam niską entropię. To jest jego główne zadanie, ale to może to w pytaniach się może to pojawi. Otóż narzucenie statyczności Wszechświata, które Einstein zrobił, on nazwał potem, po zaproponowaniu rozszerzania się Wszechświata przez księdza Lemaitre'a i doświadczalnym potwierdzeniu przez Hubble'a, największym błędem swojego życia. To, że on narzucił statyczność, ponieważ 12 lat przed Hubble'em by odkrył rozszerzanie się Wszechświata. Przykładem pewnego braku odwagi również w interpretacji może być nieco wcześniejsza sytuacja, kilkanaście lat wcześniejsza sytuacja tak zwanych transformacji Lorentza. Henryk Lorentz pod koniec XIX wieku zadał pytanie o jaka jest symetria równań Maxwella. To jest ta, o której mówiliśmy, że ta symetria powoduje, że foton jest bezmasowy. On to zadał wtedy i od ich sformułowania tych równań było wiadomo, że jednym z rozwiązań są fale elektromagnetyczne, no czyli światło. To już Maxwell wiedział, poruszające się z ogromną, już wtedy było wiadomo jaką, prędkością, te 300 tysięcy kilometrów na sekundę. I wynikiem tych rozważań Lorentza były transformacje, które zmieniały zarówno liczenie czasu, jak i odległości. Otóż 200 lat przed Lorentzem, 200 z kawałkiem, Newton, mimo wątpliwości współczesnego mu Leibnica, istnieje list Leibnica do Newtona, który mówi, że on chyba się myli, Newton. Mianowicie Newton powiedział, że czas musi być absolutny. Że to jest jedyne rozsądne sformułowanie, w którym jego równania działają, to jest kiedy czas jest absolutny. Leibniz napisał do niego list, że to chyba nie do końca tak jest, że można chyba dopuścić, że czas nie jest absolutny, że biegnie różnie dla różnych. Ale Newton napisał mu, jak się nad tym głębiej zastanowić, to czas musi być absolutny. Dobrze. No i Lorentz nie śmiał naruszyć tej tradycji. Mimo, że wyszło z tych jego transformacji, że czas się może zmieniać, to on nie naruszył tej tradycji i uznał, że wydaje się teraz, że on mógł przypuścić, że jeżeli mówimy o ciałach poruszających się prawie z prędkością światła, czy z prędkością światła, że ten autorytet Newtona już może nie działa aż tak dobrze, że może coś tam jest innego. No ale tego nie zrobił i to, co stwierdził ich, że transformacje w całości nie mają fizycznego znaczenia, że one rzeczywiście są transformacjami symetrii, o której mówiliśmy, dla równań Maxwella, ale jako całość nie mają fizycznego znaczenia i tylko fizyczne znaczenie ma skrócenie odległości, tak zwane dzisiaj nazywane skrócenie Fitzgeralda-Lorentza, ale czas zmieniać się nie może. I dopiero Einstein w 1905 roku, tam prawie 10 lat po sformułowaniu przez Lorentza, po przeprowadzeniu jednego z tych swoich słynnych Gedanken-eksperymentów, tych eksperymentów myślowych na kartce papieru oczywiście, on to przeprowadzał, wyprowadził jeszcze raz te same transformacje, tylko że wtedy już im nadał sens fizyczny i powiedział, że czas się zmienia od obserwatora do obserwatora, ale nazywane są transformacjami Lorentza, oczywiście, bo on je pierwszy napisał, tylko nie nadał im sensu fizycznego. I dopiero Einstein sformułował szczególną teorię względności, w której powiedział, że to jest fizyczny efekt, a nie ciekawostka.
I zresztą Poincaré zaraz później nadał im piękną postać matematyczną grupy, nazywaną jakżeby inaczej grupą Lorenza. Tylko że Lorenz nie przywiązywał do nich wagi, ale to sformułował. I teraz pewnym smutnym przykładem narzucenia swojej wizji czy interpretacji jest historia Freda Hoyla. To był genialny kosmolog i astrofizyk. Na przykład on pierwszy zaproponował wyjaśnienie pochodzenia węgla we Wszechświecie poprzez fuzję trzech atomów helu w gwiazdach. On to pierwszy i zaproponował to i po drugie policzył, jaka musi być energia, żeby one się zaczęły łączyć, te trzy. Tak na marginesie, proces ten nie może zachodzić typu dwa, bo to wydawało się proste, jak się dwa spotkają, no to zrobimy sobie dwa i trzeci się dołączy. To nie działa. Dwa atomy helu, jak się spotkają, to tworzą tak zwany beryl 8, prawda, który ma 4 protony, 4 neutrony, ale on się rozpada po 10 do minus 17 sekundy z powrotem na dwa jądra helu. To jest zresztą proces, ten fakt, że nie ma berylu 8, zastopował we wczesnym wszechświecie tworzenie się pierwiastków, bo wodór był i neutrony, protony i neutrony. One zaczęły tworzyć w bardzo wczesnym wszechświecie, typu jedna sekunda po tej umownej chwili zero, czyli tym wielkim wybuchu, którego pewnie nie było, ale po tej umownej chwili zero, one zaczynają tworzyć deuter, potem hel i hel by się łączył ze sobą do berylu, beryl do węgla i tak dalej, by to szło aż do żelaza. Żelazo jest najsilniej związanym jądrem atomowym. I w ogóle by nie było żadnej chemii, żadnych gwiazd, bo wszystko byłoby jądrami żelaza latającymi sobie we wszechświecie. Natomiast na szczęście dwa hele, jak się spotkały, to się z powrotem rozłączały na dwa hele, wszechświat się rozszerzał, już się nic ze sobą nie mogło spotkać i został wodór i hel jako jedyne pierwotne pierwiastki we wszechświecie. 3/4 wodoru, 1/4 helu, z tego składa się Słońce. Słońce składa się z pierwotnej materii wszechświata, czyli ma 3/4 wodoru, 1/4 helu, oprócz oczywiście jądra Słońca, gdzie spalany jest wodór do helu i tam jest tam 64% helu. Więc to zastopowało tworzenie się pierwiastków we wczesnym wszechświecie, dzięki temu dzisiaj sobie możemy porozmawiać. Otóż ten proces tworzenia węgla, który jest bardzo istotny, w końcu prawda, jesteśmy stworzeni z węgla, Hoyle to zauważył, że nie mogą być tworzone, węgiel nie może być na początku tworzony, tylko musi być tworzony później, zaproponował właśnie fuzję trzech atomów naraz helu w gwiazdach, co powoduje powstanie węgla. I zostało to eksperymentalnie potem przez Fowlera zbadane, znaczy pokazane, że taki proces rzeczywiście istnieje i energia, którą przewidział Hoyle, jest rzeczywiście tą energią. I to fundamentalne odkrycie, dostał Nagrodę Nobla Fowler, a nie dostał Hoyle. Dlaczego? Dlatego, że cały czas się upierał, że wszechświat jest statyczny, czy rozszerza się, ale jest produkowana energia, to jest tak zwana teoria stanu stacjonarnego, aż do swojej śmierci w 2001 roku, mimo ewidentnych dowodów, że tak nie jest. Także narzucanie swojej interpretacji też trzeba kiedyś powiedzieć temu stop. Z drugiej strony narzucanie interpretacji, jeżeli się jest do niej przekonanym i ma się rację w dodatku, no jest bardzo cenne. I tutaj właśnie ten wspomniany ksiądz Lemaître upierał się cały czas od lat 20., kiedy wprowadził stałą kosmologiczną, ale oczywiście inną niż Einstein i twierdził, że w wszechświecie istnieje stała kosmologiczna i on się rozszerza. Mimo, że nikt tego nie twierdził. Potem Hubble udowodnił rozszerzanie, ale wszyscy twierdzili, że nie ma stałej kosmologicznej. Ale ksiądz Lemaître w Louvain pracował, twierdził, nie, stała kosmologiczna musi być, bo musi być okres wypłaszczenia się ewolucji wszechświata. I w latach 50. na przykład odbyła się konferencja wszystkich najlepszych kosmologów świata. Tam był oczywiście Fred Hoyle, który był główną gwiazdą tej konferencji, był Herman Bondi. I był ksiądz Lemaître i on był jedynym, który twierdził, że to nie stan stacjonarny, tylko że wszechświat się rozszerza, jego gęstość maleje i istnieje stała kosmologiczna. I teraz teoria stanu stacjonarnego, którą proponował Hoyle, już dawno o niej zapomniano, natomiast wszystkie trzy fakty, przy których się upierał ksiądz Lemaître, są teraz kanonem współczesnej kosmologii. Czyli istnieje stała kosmologiczna, odkryta dopiero 20 lat temu, czyli wiele, wiele lat po śmierci księdza Lemaître. Nie jest stała kosmologiczna, wszechświat się rozszerza, więc i ta stała kosmologiczna przede wszystkim jest bardzo, bardzo ciekawa, że on cały czas się do niej upierał przy niej. I tak na marginesie, ponieważ tytułem całego festiwalu są emocje,
One nie są obce fizykom oczywiście. Znana jest anegdota o tym, że Newton po zaproponowaniu swojego prawa powszechnego ciążenia, które oparł na prawach Keplera, czyli wyprowadzonych z układu Słońce-Planety, stwierdził, że to prawo powinno również obowiązywać w układzie Ziemia-Księżyc. Wyprowadzone zostało z układu Słońce-Planety, ale powiedział, jak przeniesiemy centrum do Ziemi, to też powinno obowiązywać. I celem tego rachunku było wyprowadzenie okresu obiegu Księżyca wokół Ziemi, który jest doskonale znany, prawda, samo pojęcie miesiąca pochodzi z okresu obrotu Księżyca wokół Ziemi, prawda? I wiadomo, ile to jest, prawda? Trochę ponad 27 dni to jest okres obiegu względem gwiazd stałych, a 29, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Ziemia się przesunie jeszcze w międzyczasie o tą 1/12. Czyli to jest 29,5 dnia względem Słońca. I teraz on zastosował te prawa, które wyprowadził stamtąd, do układu grawitacyjnego Ziemi, czyli tych przysłowiowych spadających jabłek, które zawsze z Newtonem kojarzymy, prawda? I chociaż rachunki nie są trudne, to jest w zasadzie jedna linijka, żeby to wyprowadzić, on był tak zdenerwowany, jak mówi anegdota, czy wyjdzie mu te 28 dni, powiedzmy, w przybliżeniu, czy nie, czyli czy jego teoria ma sens, czy stosuje się do układu Ziemia, Księżyc, tak jak się stosuje do Słońca, planety, że poprosił kogoś, żeby dokończył rachunki. I trudno sobie wyobrazić w ogóle emocje, jakie musiał przeżywać, gdy wynik okazał się prawidłowy, że te 28 dni wynika tak samo z układu Ziemia, Słońce, planety, jak Ziemia, Księżyc. I oznaczało to, co przypuszczał zresztą wcześniej Galileusz, że Arystoteles ostatecznie nie miał racji, kiedy twierdził, że inne prawa obowiązują na Ziemi, a inne prawa obowiązują na niebie. To było ostateczne pogrzebanie tej arystotelesowskiej wizji, której tak naprawdę ostateczne pogrzebanie to jest XX wiek, kiedy kompletnie od Arystotelesa się odeszło. I teraz ludziom niezwiązanym bezpośrednio z nauką trudno sobie wyobrazić emocje, które towarzyszą zbliżaniu się do odkrycia jakiegoś. Oczywiście to zbliżanie się na ogół potem okazuje, że nie jest żadnym odkryciem, ale emocje są. I wtedy, najczęściej po bardzo wielu nieudanych próbach, bardzo wielu może oznaczać 25 lat nieudanych prób, pozornie niezwiązane fakty, relacje nagle znajdują, najczęściej potem wydawało się oczywiste, wyjaśnienie. I wszystko nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest w tym wiele z zachwytu dziecka, które się czegoś nauczy albo coś zaczyna rozumieć. To jest bardzo podobne, często jeszcze zwielokrotnione. I te miesiące, czasem lata, a najczęściej dziesięciolecia prób, niestety rzadko i tylko dla niektórych przynoszą szczęśliwe zakończenie. Jeżeli tak się stanie, to rekompensuje to absolutnie cały wysiłek. To jest ekstatyczne uczucie, jeżeli coś takiego się zrobi, nawet w drobnym fragmencie rzeczywistości. I ten cały okres można podsumować tytułem powieści Irvinga Stone'a o życiu Michała Anioła, udręka i ekstaza. Gdy szczęśliwego zakończenia nie ma, wtedy patrząc wstecz, no niestety, możemy doceniać w pełni złożony wysiłek, ale przychodzi na myśl raczej księga Koheleta. Marność nad marnościami, wszystko marność. I wracając do emocji, wśród fizyków prawdziwe zaczynają się na przykład wtedy, gdy kilku pretendentów jest przekonanych, że to oni byli pierwsi w odkryciu czy sformułowaniu teorii, ale takich emocji fizyka nawet nie próbuje opisywać. Dziękuję bardzo. To są dopiero emocje. Dziękuję serdecznie. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy Państwo zauważyli, po czym poznać fizyka teoretycznego, kiedy mówi wcześniej i później wykonuje taki gest. To jest bardzo rzadkie, bo my zwykle, kiedy myślimy o czasie, to myślimy w lewo, w prawo. Ale ja się potem zastanowiłem, to jest po prostu długoletnie doświadczenie popularyzatora nauki, dlatego że pan profesor wybrał taką reprezentację czasu, która jest dla słuchaczy symetryczna względem odbicia lustrzanego i to jest po prostu... Także to jest, to trzeba docenić. Zawsze na rysunkach czas biegnie tak, no bo to jest diagram czasoprzestrzenny, ale to jest jednocześnie właśnie, to jest odbicie lustrzane strzałki czasu. Czy ktoś ma jakieś pytania?
Następne pytanie, czy mamy jakieś inne mikrofony, czy ten będziemy tutaj? Mamy inne. Takie proste pytanie, ale trudne do odpowiedzi, przypuszczam, bo były przykłady upierania się przy swoich pomysłach, i które prowadziły do fatalnych skutków, i takie, które jak Ulemetra doprowadziły do zwycięstwa idei. Wiemy, że ten problem był dyskutowany w filozofii nauki dość mocno. Czy istnieją jakieś kryteria racjonalne, kiedy przestać się upierać? A kiedy dalej prowadzić? Ja mogę dać przykład ze swojego doświadczenia. To znaczy, zawsze twierdzę, że równania czy prawa, które opisują świat, muszą być piękne, proste i eleganckie. Żadne z tych kryteriów nie ma ścisłej definicji, szczególnie na gruncie nauki. Prawda? Ale patrząc na jakąś teorię, przyglądając się jej, coraz głębiej wnikając, to skomplikowanie może zamienić się na prostotę, bo zaczynamy się przyzwyczajać, czuć pewne konstrukcje. Ale jak coś jest nieeleganckie, to na ogół nieeleganckie zostaje. I na przykład, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale kilkanaście lat zajmowałem się teorią strun, która jest niezwykle piękną teorią matematycznie. Niezwykle piękną teorią. Ona w zasadzie całą XIX-wieczną matematykę, którą byli Jacobi na przykład, był absolutnie dumny ze swojej tak zwanej formuły potrójnego iloczynu, która mówi, tego żaden fizyk nigdy nie dotknie. To jest czysta matematyka, to jest to samo słodkie. Tego fizyk nie dotknie. Otóż ta formuła potrójnego iloczynu, która mówi, że jakiś tam nieskończony iloczyn do 8 potęgi plus inny nieskończony do 8 przez 3 do 8 równa się 4 do 8. Rzeczywiście wygląda abstrakcyjnie, natomiast okazuje się, że teoria strun na tym w ogóle się zasadza. Znaczy, gdyby nie była ważna formuła potrójnego, gdyby nie była prawdziwa, nie byłoby teorii strun. Więc ona tak wchłania bardzo wiele bardzo wysublimowanych i ezoterycznych wyników matematycznych. Natomiast po tych 15 latach, jak ja się zapytałem, czy ona dała mi jakiś wgląd w rozumienie fizyki niskoenergetycznej, czyli takiej, która nas otacza, z której bardzo wiele faktów, masa elektronu, ładunek elektronu, ładunki, łamanie symetrii, czy ona mi dała jakikolwiek wgląd, że ja więcej rozumiem, że coś się dzieje tutaj, że na przykład są związki pomiędzy masami albo coś takiego. I stwierdziłem, że wynik jest, jak mówią nasi zachodni sąsiedzi, 0,0. Nic nie wiem. Nic nie wiem więcej. W związku z tym moje podstawowe pytanie, które ja zadawałem, co się dzieje przed 10 do minus 42 sekundy w rozwoju wszechświata? Znaczy, w ogóle zajmuję się bardzo wczesnym wszechświatem. Znaczy, naprawdę bardzo wczesnym. Otóż potrafimy opisać tę ewolucję, cofając się tak antychronologicznie, do 10 do minus 42 sekundy mniej więcej, ponieważ działa tam ogólna teoria względności Einsteina. Przy tej skali ona się załamuje. Załamuje się dlatego, że te dwie największe teorie XX wieku, czyli mechanika kwantowa i ogólna teoria względności, w ogóle się nie widzą. To znaczy, ta jedna teoria jest czysto klasyczna, a druga nie uwzględnia grawitacji. I oczywiście wysiłki od 50 lat są, żeby te teorie połączyć, i teoria strun była takim przykładem. Więc ja myślałem, ponieważ akurat jak pisałem pracę magisterską, to wybuchła tak zwana druga rewolucja strunowa, w której pokazano, że to jest teoria spójna. No więc oczywiście się rzuciłem na to natychmiast i przez 15 lat się tym zajmowałem, myśląc, że ona odpowie na pytanie, skoro łączy mechanikę kwantową i ogólną teorię względności, że powie, co było wcześniej, a w każdym razie powie, czy w ogóle pytanie jest dobrze zadane, bo być może wcześniej nie ma czasu, bo czas jest pojęciem emergentnym na przykład. No wtedy nie pytamy, co było wcześniej. Zawsze mówię, że dobrze zadamy pytanie, jak znamy odpowiedź. Bo inaczej nie wiemy, o co pytamy i czy w ogóle ma sens nasze pytanie. Otóż tu nie znamy odpowiedzi, więc w ogóle nie wiemy, czy możemy spytać, co było wcześniej, bo jak nie było czasu, to trzeba inaczej zadać pytanie. Nie wiemy jak. Otóż nie odpowiedziała. Teoria strun na to pytanie nie odpowiedziała. Nie odpowiedziała pytanie, dlaczego ładunki elektronu są takie, jakie są.
dlaczego masy są takie, jakie są. Od tego wszystkiego w ogóle zależy nasze istnienie. To znaczy, jeżeli byśmy cokolwiek odrobinę zmienili, to już nas nie ma. Znaczy naprawdę odrobinę i naprawdę cokolwiek. Znaczy, jak mówię, życie na brzytwie to jest życie na płaskowyżu w porównaniu z tym, na czym my żyjemy, że w ogóle nasze istnienie od tego zależy. I w związku z tym nic teoria strun to nie wniosła. Ona nadal pozostaje piękną teorią, ale ja przestałem się nią zajmować, ponieważ ona nie odpowiadała, jestem jednak fizykiem, ona nie odpowiadała na pytania fizyczne. I to jest może jakaś odpowiedź. Drugą jest supersymetria niskoenergetyczna, której szuka cały świat od 30 lat, w którą ja nie wierzę. Ona jest zbyt skomplikowana i nieelegancka dla mnie. Oczywiście poczucie elegancji zależy od, że tak powiem, pewnych cech osobowych. Otóż ona jest dla mnie nieelegancka. Może dlatego, że znowu emocje mną kierują, bo żeśmy zaproponowali symetrię konforemną, która ją zastępuje, jest radykalnie prostsza. To jest obiektywny fakt. Czy jest prawdziwa, to oczywiście nie jest żaden obiektywny fakt, bo czekamy na nowe cząstki w LHC. I one powiedzą, czy jest supersymetria, czy konforemna, czy jeszcze coś innego. W każdym razie na razie otwieram szampana, że co miesiąc się dowiaduję, że nie ma supersymetrii. No. Co może wprowadzić mnie w zły stan po kilku latach czekania. To jest więc pewne takie wewnętrzne wskazówki, które są słabe, drobne, rozmyte, niejasne. One w końcu mówią nie. No już basta. I w moim przypadku było tak dwa razy. Właśnie supersymetria i teoria strun, które powiedziały, że nie. Już chyba ja w to brnąć dalej nie będę, bo nie mogę, bo mam skończony czas życia. No. Może nie tak krótki jak mion, powiedzmy, ale nadal. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze? Gdzie mikrofon zawędował? Może ja. Ja przepraszam. Ja mam takie pytanie. Skoro pan powiedział, że współczesnemu fizykowi do odkrywania najważniejszych praw wystarczy kartka papieru. Pański kolega Roger Penrose rysuje na tej kartce papieru i to całkiem nieźle z mojego punktu widzenia. Ja jestem artystą plastykiem. I teraz proszę powiedzieć, czy rysowanie nie jest równie dobrym sposobem na odkrywanie praw fizyki, bo o ile dobrze rozumiem, to Roger Penrose rysując te swoje rysuneczki na foliopisie, pokazuje to, co się działo tam wcześniej niż te 10^-42. Tak, chciałem tylko powiedzieć, że za każdym takim rysunkiem stoi bardzo ścisły wzór matematyczny. Znaczy to nie jest tylko rysunek, że on sobie narysuje prostokąt i powie, no to jest rysunek wszechświata jak ze dodatnią stałą kosmologiczną. Naprawdę, jakby się go poprosiło, nawet jakby się mnie poprosiło, to mogę napisać metrykę, która odpowiada temu prostokątowi, która rozwiązuje równania Einsteina dla dodatniej stałej kosmologicznej. To już przestaje być tylko rysunek. To naprawdę nie jest tylko rysunek. Znaczy on pokazuje nam pewne rzeczy, on nam rozwija wyobraźnię, ale jeżeli on dorysuje drugi prostokąt na górze, to nie jest dorysowanie prostokątu, tylko on musi powiedzieć, jakie równania odpowiadają za przejście, jaka jest metryka w tym pośrednim, czy to rozwiązuje równania Einsteina, czy nie, jaki jest tensor Weyla i tak dalej, i tak dalej. No za tym stoi naprawdę gigantyczna wiedza, która potem się kończy tym prostokącikiem. Także to... No na pewno, na pewno pan nie byłby zachwycony. Myślę, że na tyle znam, że nie byłby pan zachwycony. Znaczy dwa prostokąty bym narysował na pewno, plus stożki świetlne też bym narysował, ale on tam jest bardzo, bardzo, on jest bardzo tam wyrafinowany w tych swoich ozdobnikach z każdej strony. Nie no. To jest jednak na początku jest matematyka. Na początku są wzory. On wymyślił, jaki sposób nieskończoność sprężyć do skończonego, znaczy do wzoru, który ma skończone granice i dopiero wtedy pojawił się rysunek.
To nie było w drugą stronę. To najpierw jest matematyka, najpierw jest próba tam jakiejś odwrotności sinusów, sinusów hiperbolicznych i tak dalej, domykania wszechświata, zakładania, że jest to sfera trójwymiarowa i tak dalej, i tak dalej. Metryka musi rozwiązywać ściśle równania Einsteina i dopiero wtedy możemy przejść do rysunku, bo to w drugą stronę to tak nie działa. Okay, dziękujemy. Tam było jeszcze pytanie, wydaje mi się, nie wiem czy z prawej, czy z lewej strony sali, ale stamtąd w każdym razie, także... Mi się nasunęło bardzo dużo pytań, ale postaram się ograniczyć do trzech. Pierwsze jest poniekąd związane z pytaniem pana, który pytał przed chwilą. To znaczy zastanawiałam się, dlaczego właściwie matematyka może być jedynym językiem do opisu fizyki. I zastanawiałam się nad różnymi innymi językami, którymi dysponujemy, takimi jak chemia, takimi jak język werbalny, takimi jak również rysunek, w tym sensie, że matematyka jest bardzo restrykcyjna i wydaje mi się, że zakłada też pewien model rzeczywistości, restrykcyjny i uporządkowany jednak. I to jest jedno takie pytanie. Drugie, pan powiedział, że... Przepraszam, jeśli można, tylko to może jedno po drugim. Dobra, tak, ja od razu odpowiem może. Chyba... Otóż właśnie w fizyce to, że wymagamy zapisów w postaci równań, ma kilka celów. Może jednym z nich to jest to, jedną z konsekwencji jest to, że ograniczamy się w naszej wyobraźni. Ale naprawdę wyobraźnię trzeba mieć no, niemałą, żeby w ogóle zrozumieć to, co się tam dzieje w tych prawach, bo te prawa nie odpowiadają naszemu światu. To jest kompletnie inna rzeczywistość, więc trzeba zacząć w niej żyć. Otóż, jeżeli zapiszemy to w sposób matematyczny, to po pierwsze potrafimy ściśle powiedzieć, jaki ma być wynik doświadczenia. Po drugie, jeżeli ten wynik jest różny, to nie mówimy, że nam się nie zgadza, tylko nam się nie zgadza o 0,374, a jak zmienimy temperaturę o 7,5 Kelwina, to nam się nie zgadza o 0,428. Samo stwierdzenie nie zgadza się nic nie znaczy w fizyce, bo co to znaczy, że się nie zgadza? W jakich warunkach się nie zgadza? Kiedy ja mogę powiedzieć, że jest wystarczająco dobra ta teoria, na przykład newtonowska do budowy domu? Czy ja muszę znać położenie cegły z dokładnością do jądra atomowego, czy do 12 centymetrów? No bo ten drugi przypadek oznacza zawalenie się domu w krótkim czasie, tak? No w związku z tym ja muszę ilościowo powiedzieć, co się nie zgadza, albo że się zgadza. Jeżeli się zgadza, to z jaką dokładnością? Jeżeli z jaką dokładnością, to w jakich warunkach przeprowadziłem doświadczenie? I wtedy ja mam ilościowe odejście od teorii, a nie tylko powiedzieć, że w miarę się zgadza, albo w miarę się nie zgadza. To jest bardzo ważne w fizyce, że my nie tylko mówimy, teoria się nie zgadza, tylko nie zgadza się w tych warunkach o tyle. I dlatego na przykład, jeżeli mamy różnicę czasów tutaj i 10 metrów wyżej, bo jest różnica czasu, bo jest w różnym polu grawitacyjnym, to możemy to wyliczyć i powiedzieć, no różnica czasów jest 10 do minus 12 sekundy na dobę. No to powiemy, do jednych celów to wystarcza, prawda, jak się umówię no, z kimś, powiedzmy, to mogę się spóźnić te 10 do minus 12 sekundy, bo wchodziłem na piętro. No, poczeka. Ale jeżeli ja już mówię o GPS-ie, to w GPS-ie to jest inny czas na poziomie satelitów, ponieważ są dalej od Ziemi, są w słabszym polu jak gdyby, niż u nas. I nieuwzględnienie tego po jednej dobie rozsynchronizowałoby GPS. I wtedy ja już mówię, no nie, teraz już muszę to uwzględnić i policzyć, a nie powiedzieć, że w miarę mi się zgadza, bo bym zbudował ten GPS i bym lądował w Wiśle, no, za każdym razem nie trafiając na most, bo jest o 20 metrów różnicy, bo nie uwzględniłem różnicy czasu, więc to musi być jednak nie tylko zapisane, na końcu musi się pojawić liczba i ta liczba mówi, czy jest dobrze, czy jest źle, jeżeli jest źle, to jak źle i w jakich warunkach źle i czy mi wystarcza, czy nie. Więc to musimy to zapisać w języku, bo inaczej zaczniemy mieć gigantyczne problemy, jak zaczniemy werbalnie opisywać, no to bardzo mi się podoba ta teoria, ona jest w miarę dobra i we wtorek wydawało mi się, że ona jest nawet świetna. No, to... Dziękujemy. Ponieważ jeszcze, mamy czas jeszcze było drugie i trzecie chyba. Tylko wiem, właśnie, ponieważ to... mamy tylko czas na jedno pytanie, a pani była tak uprzejma, że zadała już jedno świetne pytanie, to żebyśmy jak najwięcej osób zadowolili. Może to jedno ostatnie pytanie, jeszcze ktoś zupełnie inny by był uprzejmy. Słucham? No. Tak,
Nie dosłyszałem, ale tak. Wydaje mi się, że pan tutaj był chyba pierwszy, ale tak. To może być względność czasu. Uznajmy, że mój układ odniesienia zadecyduje. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mnie zastanawiało bardzo pana stwierdzenie, że ta rzeczywistość, którą stosujemy do opisu świata rzeczywistego, że ona jest właśnie nierzeczywista, że jej nie możemy dostrzec na co dzień. I wprowadzał pan przykład tej symetrii poprzez wprowadzenie jakiegoś U, od czego nic nie zależy. Czy mógłby pan jakoś bardziej to przybliżyć i podać przykład albo wytłumaczyć to jakoś, bo to się wydaje trochę nieintuicyjne, zwłaszcza komuś, kto trochę liznął fizyki w życiu. Dobrze. Że tak powiem, co miałem na myśli, to może skupmy się na elektrodynamice. Otóż w elektrodynamice istnieje zapis równań Maxwella poprzez pola elektryczne i magnetyczne. Dobrze, jeżeli tak zapiszemy przez pola elektryczne i magnetyczne, to w zasadzie pola elektryczne i magnetyczne możemy mierzyć. One są rzeczywiste w cudzysłowie, bo możemy jakieś tam pola, elektromet czy coś takiego włożyć. Natomiast istnieje drugi zapis równa Newtona, który okazał się niesłychanie użyteczny, który okazał się w ogóle kluczowy do rozwoju fizyki cząstek elementarnych, ponieważ o ile elektrodynamikę jeszcze umiemy zapisać za pomocą pól E i B, czyli pól elektrycznych i magnetycznych, o tyle już innych oddziaływań nie. Inne oddziaływania musimy zapisać. Teraz wymyślono to 100 lat temu mniej więcej, że te same równania Maxwella zamiast pól E i B, czyli dwóch trójek liczb, można zapisać przez jedną czwórkę liczb. W ten sposób dwa równania Maxwella rozwiązujemy automatycznie. Teraz z tej czwórki liczb okazuje się, że tylko trzy są istotne, że czwarte wyraża się przez te trzy. Czyli można jakkolwiek sobie wybrać te trzy, jak sobie chcę, czwarte już będzie wyznaczone. Ale nic mi nie mówi, które mam wybrać. I w związku z tym mam nadmiarowy opis. Jedna z tych czwórek jest niepotrzebna do opisu. Te trzy by wystarczyły. Tylko że nie umiemy napisać równań Maxwella, używając tylko tych trzech. Po prostu nie umiemy. Po drugie, nawet gdybyśmy umieli, jak sformułujemy teorię kwantową, wszystkie cztery są potrzebne. Tylko na końcu pytamy, kiedy od tej czwartej nic nie zależy. To jest tak zwana symetria cechowania, którą zresztą wprowadził Weil 100 lat temu dokładnie, w 1917 chyba roku. Mianowicie ona się nazywa gauge symmetry po angielsku. Gauge to jest odległość pomiędzy torami kolejowymi. I on powiedział, że założę, że nic nie zależy od tego, jak szerokie są to, jak gdyby, i wprowadził nazwę gauge symmetry. Znowu symetria, dlatego że nic od tego nie zależy. Sformułował teorię, która okazała się później niezgodna z tym, co obserwujemy, ale od tego się wzięło nazwa symetria cechowania, po polsku mówimy cechowania. I teraz żądanie symetrii cechowania niesłychanie ogranicza teorię. Na przykład jak ktoś by mi powiedział, weź grupę U1 i stwórz teorię, która jest zgodna z symetrią cechowania U1. W zasadzie jedyne, co mogę zrobić, to napisać elektrodynamikę Maxwella. Nic innego zrobić nie mogę. Podczas kiedy, jak ktoś mi powie, napisz dowolną teorię dla pól E i B, no to ja mógłbym bardzo wiele tam rzeczy pododawać. Natomiast jak symetria cechowania jest, czyli niezależność od tej czwartej składowej, jak gdyby, to mogę napisać jedną teorię, ona jest symetrią, równaniami Maxwella z bezmasowym fotonem. To jest jak gdyby, a nie mogę się ograniczyć do tych trzech, mimo że trzy są tylko w cudzysłowie fizyczne. Dziękujemy serdecznie. Przepraszam, to jest mętne trochę, ale... Jest to temat na, myślę, kolejny wykład. Dziękujemy serdecznie państwu, dziękujemy panu profesorowi i przypominam, że o 20.30 wszyscy możemy się jeszcze spotkać na debatę kończącą festiwal. Także dziękujemy i do zobaczenia.